Witam Was w Śremskim Ośrodku Kultury. Już za chwilę przedstawię propozycję na miesiąc marzec. Już 8 marca obchodzimy wyjątkowy i wspaniały Dzień Kobiet. Z tego tytułu zapraszamy wszystkich serdecznie na cały weekend do Kinoteatru Słonko, w którym czekają Was wspaniałe 3 filmy. Poza tym 8 marca zapraszamy wszystkich na zabawę uliczną pod tytułem Piękna znajdź mnie. Zabawa polegać będzie na tym, że na chodnikach w całym mieście pojawi się 10 napisów związanych z pięknem. Osoby, które jako pierwsze przyślą selfie z danym napisem w komentarzu pod postem, który się pojawi o godzinie 10, wygrywają podwójny karnet do kina. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej zabawie. A już 12 marca zapraszamy najmłodszych na spektakl teatralny pod tytułem Sasza i Bałwan. Przedstawienie zaprezentuje dla nas Teatr Fuzja w 2 godzinach, o godzinie 16 i 17.30. Serdecznie zapraszamy. A już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z Bajanką, które odbędą się 16 marca w sali spółdzielni mieszkaniowej. Będą to warsztaty dla dzieci z serią książek o wilku wydawnictwa Adamada. A godziny to 16 i 17.30. Serdecznie zapraszamy. A przed nami 70. spotkanie z tytułu Pasjonaci ocalić od zapomnienia. 18 marca o godzinie 17 w Kinoteatrze Słonko wybrzmi twórczość Cliffa Richarda. Zapraszamy kobietki. Teraz coś dla Was. 26 marca o godzinie 17.30 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Sukces oczami kobiet. Będziemy na nim gościć dwie wyjątkowe kobiety. Paulinę Smaszcz-Kurzajewską oraz naszą śremiankę Anitę Rutę. Szczegóły w Śremskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy. A już dziś zapraszam na wyjątkowy dzień. Dzień rysunku z SIOK, który odbędzie się 4 kwietnia tego roku. Na początek odbędą się warsztaty komiksu dla dzieci powyżej 8 roku życia. Drugi warsztat skierowany dla dorosłych i młodzieży to warsztaty karykatury, czyli coś, czego jeszcze u nas nie było. Prowadzący te warsztaty to Szymon Teluk, doświadczony rysownik i plastyk. Serdecznie zapraszamy.